Radio Tok FM Urokiem Świta, co sprowadzono, co nie sprowadzono. Poświadczył mi prawdę w protokole z egzaminu w sprawie wydania pozwolenia na broń, kartach egzaminacyjnych z teoretycznej i praktycznej części egzaminu oraz w liście wyników strzelań. Poświadczenie nieprawdy polegało na potwierdzeniu w tych dokumentach odbycia i przebiegu egzaminu, który faktycznie nie został przeprowadzony. Święte w ubóstwie! Budowa zapory przed dzikami wzdłuż wschodniej granicy Polski to element walki z afrykańskim pomorem świń, który jest śmiertelnym zagrożeniem dla trzody chlewnej. Skutkuje też obostrzeniem poza Unię Europejską. Zgodnie z projektem rządowej uchwały zapora ma przebiegać wzdłuż granicy z obwodem kaliningradzkim, Litwą, Białorusią oraz Ukrainą. W sumie ma mieć ponad 1200 km długości. Szacuje to sekretarz stanu bezpieczeństwa Rafał Romanowski. Technologicznie jest ona bardzo prosta, czyli urządzenie, które będzie wkopane w formie miejsca, będzie to wykonane przy trasach szybkiego ruchu ekspresowego czy też autostradach. Zaporę stanowić mają drewniane pale, siatka oraz furtki. Budowana ma być także na wodach granicznych. Koszt inwestycji oszacowano wstępnie na ponad 235 milionów złotych. W tej inwestycji muszą być elementy, które będzie podnosiła Straż Graniczna. Muszą być regulowane takie kwestie, choćby jak Skuteczne działanie Straży Granicznej i ochrony granicy. Według projektu uchwały zapora ma być gotowa pod koniec 2020 roku. A do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 1500 przypadków wirusa ASF u dzików. Michał Fedusio, Polskie Radio. Północ, południe. Program 22 minuty po 21 przenosimy się za granicę. Angela Merkel, Horst Seehofer oraz Olaf Scholz podpisali umowę koalicyjną. W środę w Bundestagu nastąpi wybór kanclerza. Tego samego dnia zaprzysiężenie nowego niemieckiego gabinetu. Tuż przed podpisaniem dokumentu liderzy CDU, CSU i SPD wystąpili na wspólnej konferencji prasowej w Berlinie. Wszyscy zapewniali, że podpisana umowa koalicyjna jest znakomitym kompromisem, który zapewni szybki rozwój kraju. Angela Merkel potwierdziła, że zaraz po zaprzysiężeniu nowy rząd weźmie się do intensywnej pracy. Myślę, że wszyscy odczuwamy, że już nadszedł czas, aby rozpocząć pracę. Nowe wyzwania dla Europy, nowa dynamika dla Niemiec, nowy impuls integracji dla naszego kraju to główne sprawy, pod którymi się podpisaliśmy. Kanclerz zapewniła, że nowy rząd zamierza współpracować zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, Turcją, jak i innymi krajami, nawet Rosją. Odpowiadając na pytanie, Merkel potwierdziła, że słowa Putinowi w prezencie niemieckie piwo jako podziękowanie za wędzonego łososia, którego dostała wcześniej. Angela Merkel potwierdziła przy tym, że Berlin wspólnie z Paryżem chce reformować Unię Europejską. Z kolei Horst Seehofer z CSU mówił, że nadal będzie utrzymywał stosunki z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. W całym swoim politycznym życiu zawsze dbałem o rozsądne, bilateralne stosunki z różnymi krajami na świecie. Szczególnie jako premier Bawarii dotyczyło to krajów środkowej i wschodniej Europy. Zgadzam z Polską, Węgrami czy z Austrią. I tak będzie również w przyszłości. Te słowa wypowiedział w Berlinie Horst Seehofer, a pierwsze posiedzenie nowego gabinetu powinno się odbyć zaraz po zaprzysiężeniu w środę 14 marca. Polski minister spraw zagranicznych spotkał się z wysłannikiem rządu Stanów Zjednoczonych do spraw Holokaustu. Do krótkiej rozmowy doszło w stolicy Macedonii. Jacek Czaputowicz i Tom Jastgerti są jednymi z gości uroczystości 75. rocznicy deportacji macedońskich Żydów do obozu zagłady w Treblince. Ze Skopie wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Minister Jacek Czaputowicz, który relacjonował dziennikarzom rozmowę, powiedział, że obaj politycy mówili o sytuacji wokół nowelizacji ustawy o IB. Pan Jastgerti powiedział, że cieszy się z naszych rozmów z Izraelem. Pytał też, czy jest coś nowego w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Poinformowałem o stanie spraw. Nie ma na razie informacji strony amerykańskiej o przebiegu rozmowy. Polski minister i amerykański wysłannik wzięli udział w uroczystości w Skopie, w czasie której wspomniano ponad 7 tysięcy Żydów. W czasie II wojny światowej trafili oni do nazistowskiego obozu w Treblince. Minister Czaputowicz zapewniał, że Polska dokłada starań, by pielęgnować pamięć o wydarzeniach historycznych. Polska przywiązuje duże znaczenie do utrzymania pamięci o Holokauście, ofiarach Holokaustu. Ze Skopie Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A w ostatnich tygodniach nowelizacja ustawy o IB nie spowodowała spór pomiędzy Polską a Izraelem i krytykę polskich władz przez amerykański Departament Stanu. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, ale odesłał kilka jej przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini zapewniała podczas rozmów z ukraińskim prezydentem w Kijowie, że Unia Europejska nie uznaje mających się odbyć na Krymie wyborów prezydenckich Rosji.
Petro Poroszenko podziękował Federice Mogherini za przedłużenie unijnych sankcji wobec Moskwy. Federica Mogherini zapewniła, że Unia niezmiennie potępia zajęcie Krymu przez Rosjan. We do not recognize the so-called... Tak, jak można komuś jest zabrać kraj, no. Kontynuujemy naszą politykę nieuznawania aneksji Krymu, a także kontynuujemy związane z tym sankcje. No ale to są kraje barbarzyńskie. I co my tu dużo będziemy mówić? To są kraje barbarzyńskie. To my tu długo będziemy mówić. Skoro to są kraje barbarzyńskie. To są kraje barbarzyńskie. To jest diabelska robota. Rosjanie przeprowadzenie głosowania również na okupowanym przez siebie półwyspie. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Delegacja władz państwowych i żołnierzy armii generała Andersen w Tyberiadzie złożyła wieniec przed ołtarzem ojczyzny, ufundowany w 1945 roku przez polskich żołnierzy na pamiątkę ich pobytu nad jeziorem galilejskim. Ceremonia rozpoczęła się od śpiewania hymnu państwowego. Szef Urzędu do Spraw nie ma czego złego. Trzeba tylko hymn odśpiewać w naszym radiu obrotowym. W naszym radiu zmniejszającym. Bo tu są faryzeje. Oni 75 lat temu. To podli. Również na to, aby podziękować polskim sprawiedliwym wśród narodów świata. To jest Polska sprawiedliwa. To jest Polska, Polska. Generała Andersa się w tym generała Andersa. W Tyberiadzie szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył 5 osobom medale Pro Patria. Z Izraela Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. A pomnik nad kościołem świętego Piotra z ołtarzem ojczyzny nawiązuje do tysiącletniej historii chrześcijaństwa w Polsce. Znajdują się na nim m.in. herby 6 polskich miast. Nawiązują one do terenów, z których pochodzili żołnierze generała Andersa. Unia Europejska oficjalnie przedłużyła sankcje dyplomatyczne wobec Rosji o kolejne pół roku, czyli do połowy września. Decyzję zatwierdzili unijni ministrowie do spraw konkurencyjności na spotkaniu w Brukseli. Wcześniej zielone światło dali ambasadorowi krajów członkowskich. O szczegółach Beata Płomecka. Ta decyzja nie powodowała w przeszłości kontrowersji. Tak też było i tym razem. Nie było żadnych problemów z przedłużeniem sankcji. Na czarnej liście z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie jest obecnie prawie 150 osób. To separatyści z Krymu, rosyjscy politycy, bliscy współpracownicy prezydenta Putina i wojskowi. Restrykcjami objętych jest także 38 firm, których europejskie aktywa pozostaną zamrożone do połowy września. Wciąż obowiązują także sankcje gospodarcze nałożone na Rosję w 2014 roku i od tego czasu są przedłużane. Te obecne obowiązują do końca lipca. Do tej pory udawało się utrzymać jedność unijnych krajów w tej sprawie, choć co jakiś czas podnoszone są głosy, że restrykcje gospodarcze należy zawiesić. Tak mówią te europejskie rządy, które chwalą sobie współpracę z władzami na Kremlu i argumentują, że zbyt duże są straty ponoszone przez unijne firmy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Część publicystyczna, którą zaczynamy od dzisiejszego tematu związanego z dymisją 17 wiceministrów. Właśnie 17 wiceministrów dziś pożegnało się ze swoimi stanowiskami. To była decyzja premiera Morawieckiego. Zresztą sam premier dodał, że to odchudzanie rządu będzie kontynuowane docelowo. Rząd ma zostać zmniejszony około 20-25%. Jest z nami Jakub Jałowiczor, publicysta. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Jak pana zdaniem, no po pierwsze potraktować ten plan premiera, no po drugie potraktować te informacje o tych pierwszych dymisjach, teraz mówimy o 17 wiceministrach, wiadomo, że tych dymisji będzie więcej. No po pierwsze jest to realizacja pewnej zapowiedzi, która padła krótko po tym, jak okazało się, jak ujawnione zostały informacje na temat tego, jak wyglądały nagrody, jakie ministrowie otrzymali w tym roku, więc myślę, że ta sprawa to pewne zamieszanie z nagrodami, a to jest zawsze źle widziane przez społeczeństwo, kiedy widzi się te liczby, niezależnie od tego, czy ona jest obiektywnie duża, czy mała. No myślę, że ona taka bardzo mała nie była.
Widzicie tę liczbę, jaką tę ilość pieniędzy, jaką rząd przeznacza na samego siebie w końcu. I myślę, że z jednej strony to takie mocne podkreślenie zmniejszenia odchudzenia rządu to jest po trosze gaszenie pożaru, ale też biorąc pod uwagę, że jak głębokie są te cięcia, no bo jednak 20% odchudzenie składu wiceministrów o 20% to jest jednak sporo. Ale przepraszam, dodajmy, że jednocześnie nawet sama pani rzecznik rządu mówiła o tym, że część z tych wiceministrów nadal będzie sprawować, odpowiadać za te zadania, za które odpowiadali do tej pory, więc to nie jest tak, że ze wszystkimi tymi urzędnikami rząd się pożegna. No rzeczywiście, to jest, jeśli chodzi o strukturę i o to, jak to będzie wyglądać w praktyce, tak naprawdę trochę jesteśmy tu jeszcze skazani na domysły. Tak jak w przypadku resortów gospodarczych, które zostały poszatkowane w taki sposób, że nie za bardzo wiadomo, kto tak naprawdę za co tam odpowiada. Przynajmniej nie było tego wiadomo, nie było to wiadomo na początku. Tak teraz z tymi cięciami, jeśli chodzi o wiceministrów, to też sprawa nie jest tak oczywista na pierwszy rzut oka. Nie za łatwo to oceniać pod względem powiedzmy parytetu partyjnego. Nie jest tak, że którąś konkretną frakcję w ten sposób wycięto. Zwłaszcza, że poza Rafałem Bochenkiem i ewentualnie wiceministrem Wosiem swoje stanowiska straciły te osoby, które nie są zbyt szeroko rozpoznawane. To są raczej osoby, które zostawały gdzieś na drugim planie i nie rzucały się specjalnie w oczy. A na ile w takim razie ma rację opozycja, która tutaj wyjątkowo zgodnie mówi, iż te decyzje premiera Morawieckiego to jest, w jakiejś mierze to się pokrywa też z pana opinią, że to są tak naprawdę ruchy pozorne, próba przykrycia pewnych problemów i nie o to tak naprawdę powinno chodzić. Do pewnego stopnia tak jest, aczkolwiek myślę, że jest to też, można odnieść wrażenie, że jest tutaj pewien, jeśli chodzi o sposób zarządzania, kierowania rządem, to te nawyki z czasów bankowych, które Mateusz Morawiecki ma, jakoś są zachowane. Te jego deklaracje na temat tego, że ministerstwa powinny być bardziej urzędnicze, a mniej polityczne, to jest chyba takie marzenie menedżera o zarządzaniu silną ręką, twardą ręką tymi resortami, które mu podlegają. Ale to w polityce może się udać? To się sprawdzi? Na pewno jest to dużo trudniejsze niż w korporacji. To jest jednak z jednej strony, niektórzy teoretycy twierdzą, że wszystko jest organizacją. Czy mówimy o polityce, czy o firmie, to wychodzi na jedno. Ale ja myślę, że jednak te zasady są trochę inne. Tutaj ludzie mają swoje ambicje. Politycy, którzy zajmują ministerstwa, często zajmują je nie tak jak to na ogół bywa w firmach, według tej dziedziny, którą się zajmują, ale często według jakichś przepychanek politycznych, parytetów, partyjnych, rozdziałów, zadań i tak dalej. Więc tak prosto przełożyć tego korporacyjnego systemu na rządowy raczej nie będzie. No to w takim razie teraz inny bardzo ważny temat, zbliżające się wybory samorządowe. Wiemy już, że przy ulicy Nowogrodzkiej zakończyło się dosłownie kilkanaście minut temu spotkanie liderów partii tworzących Zjednoczoną Prawicę. Z takich nieoficjalnych informacji, przecieków, które się pojawiły, wiadomo o decyzji, że po 10 kwietnia politycy Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy wyruszą jak gdyby w Polskę, aby promować się przed wyborami samorządowymi. Druga nieoficjalna informacja to taka, iż podobno jednym z głównych tematów tego dzisiejszego spotkania była kwestia wyborów w Warszawie, i tego, czy kandydatem Zjednoczonej Prawicy będzie Michał Dworczyk. To jest ciekawe, dlatego że dotychczas nazwisko Michała Dworczyka raczej się na giełdzie nie pojawiało, aczkolwiek jeszcze w zeszłym roku warszawscy politycy PiSu mówili, że kiedy pytano ich, czy wystartuje marszałek Karczewski czy Patryk Jaki, mówili, żeby się wstrzymywać, bo może być w ogóle zupełnie nowe nazwisko. Ono się wtedy miało pojawić po nowym roku, co najmniej krótko po nowym roku nazwisko nie padło. Czy Michał Dworczyk mógłby w Warszawie powalczyć? Dobre pytanie. On jest jednak pewnie w tej chwili mniej rozpoznawany niż Patryk Jaki. Na pewno jego atutem jest młodość. To jest człowiek po 40, czyli jak na takie stanowisko, jak prezydent miasta, nie jest to jeszcze tak dużo. Mniej więcej ten wiek, który był Trzaskowski zresztą. Jedyny jak to był oficjalnie zgłoszony kandydat. Jest to ciekawe, ale myślę, że jeżeli taka informacja się pojawia nieoficjalnie, to raczej po to, żeby wysądować reakcję i zobaczyć, jak po prostu opinia publiczna zareaguje na takiego kandydata. Wątpię, żeby sprawa była już przesądzona. A kiedy w takim razie możemy się dowiedzieć, usłyszymy już oficjalny komunikat mówiący o tym, kto
powalczy w Warszawie, kto powalczy w innych miastach. Mówię oczywiście o tych najważniejszych, najbardziej prestiżowych miastach w Polsce. No, jak pokazała sprawa rekonstrukcji rządu, taka giełda i takie oczekiwanie może trwać naprawdę bardzo długo. Aczkolwiek tutaj mamy obiektywną granicę i tych kandydatów trzeba będzie po prostu wystawić, zacząć promować. No, myślę, że skoro padła data 10 kwietnia, to logika nakazywałaby wystawić ich najpóźniej wtedy. No to w takim razie, niejako kontynuując ten wątek wyborów samorządowych, teraz przeniesiemy się do Łodzi. Prezydent Łodzi jest winna poświadczenia nieprawdy w dokumentach bankowych. Taki wyrok w sprawie prezydent Łodzi i partnera zapadł dziś przed łódzkim sądem. Ważna informacja. Hanna Zdanowska została skazana na karę grzywny 20 000 zł, a to oznacza, i tak też sama zapowiedziała, że będzie mogła wystartować samorządowych, no tym bardziej, że wyrok po pierwsze, czy właściwie po drugie, nie jest jeszcze prawomocny, po trzecie pani prezydent zapowiedziała, że i tak będzie się od niego odwoływać. Rzeczywiście, to nie jest tak, że szanse Hanny Zdanowskiej są zupełnie przekreślone. Na pewno jej ta sprawa nie pomoże, tego możemy być pewni, ale czy ją zupełnie pozbawi szans, tak do końca przekonany nie jestem, bo widać było, że wyborcy naprawdę różne rzeczy potrafili samorządowym politykom wybaczyć. Mieliśmy już prezydenta miasta, który przecież kierował miastem za krat i nie wywołało to, mówię tu o sytuacji w Olsztynie, i nie wywołało to protestów ulicznych czy jakiegoś gwałtownego żądania zmiany tej sytuacji. Także to jest trochę tak. Z jednej strony, jeżeli porównać te oskarżenia, kaliber całego problemu, z tym, co działo się w Warszawie, czy z podejrzeniami, jakie są wobec Adamowicza w Gdańsku, to sprawa kredytu to jeszcze nie jest tak dużo. To znaczy, nie to, żebym pochwalał to, że polityk w nieuczciwy zdaniem sądu sposób załatwia kredyt komuś bliskiemu, ale nie jest to ten kaliber spraw, które mamy w Warszawie czy w Gdańsku. Z drugiej strony, to mamy tu już jednak wyrok, bądź Anna Gronkiewicz-Walc nie została oficjalnie nawet oskarżona. W przypadku Pawła Adamowicza śledztwo też ciągnie się od dłuższego czasu, ale nie jest doprowadzone do końca, więc o tyle sytuacja Hanny Zdanowskiej jest trudniejsza, ale też w jej przypadku trochę inna jest sytuacja od strony sytuacji w samej partii, dlatego że Hanna Zdanowska to jest frakcja obecnego szefa PO, czyli Grzegorza Schetyny. Jej na pewno Grzegorz Schetyna będzie twardo bronił. A w przypadku Warszawy i Gdańska mamy polityków związanych raczej z frakcją Tuska. No Adamowicz formalnie, pamiętamy, w Platformie nie jest, ale był z nią długo związany. To na koniec już bardzo, bardzo krótko prośba o komentarz dotyczący jeszcze jednego nazwiska. Dziś córka generała Wojciecha Jaruzelskiego, Monika Jaruzelska, zapowiedziała, że będzie kandydować z listy SLD w najbliższych wyborach samorządowych. Jak sama dodała na antenie jednej ze stacji telewizyjnych, chce się głównie zająć sprawą tak zwanej ustawy degradacyjnej. To jest w ogóle zapowiedź jej wejścia do polityki. Na pewno jest to polityk wiarygodny, dlatego najtwardszego, najstarszego elektoratu SLD, tego elektoratu postkomunistycznego po prostu. To jest, powiedziałbym, w jakiś sposób naturalna kontynuacja tego, skąd SLD się wywodzi, no ale też od czego z jednej strony chciałoby się odciąć, a z drugiej strony na czym bazuje, bo odwołuje się jednak do tego starego elektoratu. Sama pani Jaruzelska jest bardziej celebrytką niż politykiem, no ale czasami celebryci w polityce radzą sobie zupełnie dobrze, przynajmniej jeśli chodzi o budowanie poparcia. No i w takim razie tym akcentem niestety kończymy. Jakub Jałowiczor, publicysta, bardzo dziękuję za rozmowę. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Każdy, kto będzie ubiegał się o alimenty, będzie w stanie uzyskać w ciągu kilku dni, zapowiedziało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort planuje też zmiany w przepisach gwarantujących dzieciom kontakty z obojgiem rodziców. Minister Zbigniew Ziobro wraz z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem przedstawili na konferencji prasowej kolejne rozwiązania, które mają poprawić sytuację osób uprawnionych do alimentów. Mają temu służyć alimenty natychmiastowe. Minimalne wsparcie finansowe dla dziecka, które rodzic otrzymywałby w krótkim czasie w oparciu o uproszczoną procedurę. Rząd proponuje nam wprowadzenie alimentów natychmiastowych, czyli w formie, gdzie potrzeby dziecka zostaną
w jak najszybszym czasie zabezpieczone, czy potrzeby finansowe i materialne, tylko i wyłącznie. Nie mówimy tutaj o potrzebach natury kontaktowania się, czy też właśnie wychowywania przez obojga rodziców. My jesteśmy za tym, że oczywiście tak, te alimenty są bardzo fajnym pomysłem, który należałoby wprowadzić właśnie w związku z tym, żeby te potrzeby finansowe dziecka były zabezpieczone już w pierwszych dniach rozstania rodziców, ale uważamy, że równie ważnym jest ta styczność z obojgiem rodziców, tak samo jak było to do czasu ich rozstania, tak? Czyli po prostu wychodzimy z założenia, że oczywiście alimenty bardzo fajnie, słusznie, ale powinniśmy też zadbać o prawa dziecka do wychowywania przez obojga rodziców. Ale czy ministerstwo tego właśnie nie proponuje, że właśnie planuje te zmiany w przepisach gwarantujące dzieciom kontakty z obojgiem rodziców? Co to oznacza tak naprawdę? Co oznaczają te plany? Mariusz Kotlarczyk. Szanowni Państwo, według założeń Ministerstwa Sprawiedliwości kontakty z dzieckiem mają polegać mniej więcej na tym samym procesie, który był uskuteczniany dotychczas, czyli mówiąc krótko, dziecko ma prawo do kontaktów, a w myśl polskich przepisów kontakty to jest w praktyce, to są praktycznie periodycznym okresem powtarzanym naprzemiennie w kontekście spotykania się z dzieckiem, czyli w praktyce rodzic z takim dzieckiem spotyka się według najczęstszych standardów, które no, można powiedzieć, że obowiązują w polskim systemie prawnym na przestrzeni powiedzmy tygodnia czy dwóch tygodni czasu, raz na weekend, czy raz na, najczęściej raz na niestety dwa weekendy i czy zdarza się też czasami, że w ciągu tygodnia. I to są w praktyce kontakty, natomiast nowelizacja z 2015 roku wprowadziła do polskiego systemu prawnego, konkretnie do kodeksu rodzinnego opiekuńczego, prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, po rozstaniu oczywiście, co w praktyce oznacza, że rodzice powinni mieć możliwość, rodzice obojga płci oczywiście, czyli mamy i tatowie, do wychowania dziecka nie w ramach kontaktów, czyli tego tak zwanego kontaktowania się z dzieckiem, tylko w ramach faktycznego wychowania. I tego rodzaju możliwość daje tak zwana opieka naprzemienna, nazywana też opieką równoważną, tudzież wspólną, która funkcjonuje skutecznie dla dobra dziecka, bo to jest też bardzo ważne do podkreślenia, w większości krajów zachodniej Europy, przede wszystkim w krajach anglosaskich, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i tak dalej. I to jest w praktyce ten obszar dobra dziecka, który powinien być zaopiekowany przez styczność z dzieckiem nie tylko i wyłącznie w formach kontaktów, które w praktyce często sprowadzają się do kilkunastu, tudzież kilkudziesięciu godzin w ciągu miesiąca, tylko do rzeczywistego, faktycznego wychowania. Czyli z tego, co Państwo proponujecie, czyli alimenty te takie natychmiastowe, tak, ale najpierw opieka naprzemienna. Nie, najpierw wysłuchajmy rodziców, czy oni chcą się tym dzieckiem zająć, czy oni chcą być tylko w roli właśnie płatnika alimentów i osoby, która się jest wizytatorem tak jakby kontaktów, czy rodzic, niezależnie czy pierwszoplanowy, drugoplanowy, bo to jest rodzic, czy chce mieć po prostu dalej uczestniczyć w wychowywaniu dziecka? Tak jak do dnia dzisiejszego, czyli przed rozstaniem. Zauważmy, proszę Państwa, że te natychmiastowe alimenty mają być przysądzane w parę dni. Tutaj mowa jest o siedmiu dniach. W 7 dni po rozstaniu dwoje ludzi, dziecko zostaje w sytuacji, gdzie tak naprawdę z jednym rodzicem jest urwany natychmiastowo zaraz kontakt. Zaraz oddam głos, tylko chciałbym, żeby do tego się jeszcze odniosła pani mecenas Danuta Wawrowska, która także jest z nami. Pani mecenas, jak pani to widzi właśnie, żeby najpierw wysłuchać rodziców?
wypłaty alimenty. Powinny być wprowadzone tego rodzaju mechanizmy, żeby te dwie kwestie były funkcjonowały zupełnie niezależnie od siebie. Pani mecenas, ale rzeczywiście jest taka sytuacja, że większość rodziców, gdzie jedno się rozstaje, w szczególności ojcowie, nie chcą oczywiście utrzymywać tych kontaktów z dzieckiem i oni oczywiście powinni płacić te alimenty, ale są też ojcowie, którzy chcieliby się widywać z dziećmi, chcieliby mieć taki sam kontakt ze swoimi dziećmi. No, czy to jest tak, że no, kwestia, to bardzo mocno wpływa także na alimenty, no bo utrzymanie dziecka jest obowiązkiem no, obojga rodziców. Ale proszę zwrócić uwagę, o czym my dzisiaj mówimy. Dzisiejszym tematem dzisiejszej audycji są te dwie nowelizacje, które mają wejść w życie. One są odrębne, bo jak Państwo zapewne zauważyliście, alimenty natychmiastowe to są pieniążki, które dziecko ma otrzymać, czy ma rodzic, który pozostaje z dzieckiem, w ciągu tygodnia od złożenia wniosku do sądu. Czyli to jest pierwsza rzecz. Czyli to jest odrębna nowelizacja. Drugą nowelizacją, którą Ministerstwo Sprawiedliwości się zajmuje i która ma wejść w życie, to jest kwestia kontaktów. I ja zmierzam do tego, że i tutaj przypomnę sobie, na jednym z wysłuchań publicznych w Sejmie sugerowałam, żeby kwestie alimentów, kontaktów z dziećmi były załatwiane przed orzeczeniem rozwodu, czyli przez mediację. I to uregulowanie, które ministerstwo proponuje, jakby zmierza dokładnie w tym kierunku. Czyli nie mówię tutaj o alimentach, natomiast o kwestiach kontaktów z dziećmi, mediację przed orzeczeniem rozwodu, żeby jakby oddzielić kwestię rozwodu małżonków od kwestii dzieci. Czyli jak rodzice pójdą do sądu się rozwieść, to żeby już mieli ustalone wszystkie kwestie związane z dziećmi, bo to jest właśnie dla dobra dziecka. Przede wszystkim musimy patrzeć, tak jak pani wspomniała, przez pryzmat dziecka, a nie przez pryzmat, czego rodzice oczekują. Bo najważniejsze w tym wszystkim to jest zachowanie, to jest zabezpieczenie bezpieczeństwa dziecku w sytuacji, gdy rodzice się rozstają. Bo to jest najważniejsza rzecz w tym momencie dla dzieci, które i tak są jakby skrzywdzone faktem, że rodzice się rozstają. Zapewnienie im bezpieczeństwa, czyli wygaszenie emocji rodziców na etapie przedsądowych mediacji po to, żeby mogli się porozumieć poza sądem co do kwestii właśnie opieki nad dziećmi. Chciałbym, żeby odnieśli się do tego goście w studiu Polskiego Radia 24, do tego, co pani mecenas powiedziała, Ewelina Aleksandrowicz. Drodzy Państwo, my musimy tutaj przede wszystkim patrzeć na prawo dziecka i na dziecko. Musimy dziecko na dziecko patrzeć, proszę Państwa, na dziecka więcej się modlić. Już, dobra. Nerwówki robią, wiesz, bo im nagród nie dają, że te dziady robią nerwówki, wiesz, bo im nagród nie dają. Koniec ze szlachtą, koniec z mieszczańskim społeczeństwem. Nie wiem, czy Państwo widzicie, ale to jest, proszę Państwa, to jest libretto Czarnej Maski Pendereckiego. Tak jest libretto Czarnej Maski Pendereckiego. Koniec ze szlachectwem.